Zaraz mu zabierzemy ten mikrofon. Tak, chyba jest, chyba jesteśmy na żywo. Chyba. Dzień dobry chyba Państwu. Dzisiaj chciałbym zacząć od, nie od swojego przeglądu, tylko od paru słów o moim przyjacielu Erneście Brylu, który zmarł. Tak naprawdę to w sobotę o 23:16, ale akt zgonu jest niedzieli, chyba z drugiej w nocy. Najpierw bym chciał, żebyśmy się pomodlili za jego duszę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, no, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Panie, przyjmij go nie według jego win, ale według Twego miłosierdzia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Miał Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Państwu bardzo. Chciałbym o nim parę słów powiedzieć, bo to był, jest jeden z najwybitniejszych naszych poetów. I to taki, który niełatwo przeszedł przez PRL, a potem przez Solidarność do teraz. I wcale nie miał takiego łatwego życia, pomimo tego, że ma niesłychanie wielu wielbicieli. I to było tak, że za karę, że poszedł w tym samym czasie, co ja, do tygodnika Solidarność, kiedy redaktorem naczelnym został Jarosław Kaczyński, to ludzie z tej elity kulturowej zrywali z nim przyjaźnie i znajomości. A takim ukoronowaniem wszystkiego było takie oto wydarzenie. Kiedyś Michnik przyszedł do Brylu w gościnę, a Małgosia, żona, matka chrzestna moja zresztą, żona Ernesta, świetnie gotuje, co jest ważne. I Adam Michnik przy tym stole, to na początku 90. lat, przy stole Ernesta powiedział Ernestowi: bardzo cię lubię, ale Erneście, nie ma miejsca dla ciebie przy moim stole. I od tego czasu nagle wydawnictwa przestały chcieć wydawać jego wiersze, a instytucje kulturalne przestały go zapraszać, a gdzie sam sobie zorganizował, czy jego przyjaciele, takie spotkania, to przychodziły tłumy ludzi i pytały o książki, których nie było. Małgosi udało się w ostatnich 2 latach chyba nie tylko poredagować Ernestowe wiersze, ale też 3 tomy wydać, bardzo ładne. I tyle. Mam nadzieję, że Ernest już tam z góry na nas patrzy. Dobrotliwie, jak zawsze, z wyrozumiałością, tolerancją, sympatią i taką przyjaźnią do ludzi, jaką miał. Najprawdopodobniej msza pogrzebowa będzie w kościele dominikanów w Warszawie na Wałbrzyskiej w poniedziałek o 13:30, a po niej będzie wyprowadzenie, jak się mówi, zwłok. To się źle mówi. Na pobliski cmentarz na ulicy Wałbrzyskiej. Tyle.
Ale na tym nie koniec, tylko właściwie początek. Dzisiaj najpierw chciałbym dokończyć, czego nie zrobiłem tydzień temu, wykład z trzech tekstów Jana Parysa. W międzyczasie Janek napisał czwarty, które dotyczą Europy przy wojnie, nie po wojnie z Ukrainy, na Ukrainie, Rosji z Ukrainą. I Janek pisze tak. USA i Niemcy przestraszyły się Rosji, przestraszyły się Putina, uległy jego szantażowi, że gdyby Ukraina zaczęła wygrywać, to Rosja mogłaby doprowadzić do eskalacji konfliktu, który by się odbył i zagroził całej Europie. W rezultacie Ukraina przegrywa. I proszę patrzeć na to jako proces od początku tej wojny, kiedy Amerykanie dawali tylko tyle broni, żeby Ukraina nie przegrywała. Ale ta taktyka doprowadziła do sytuacji, w której tej broni teraz, a przede wszystkim amunicji jest za mało, a teraz to jeszcze Ukrainie zaczyna brakować żołnierzy. No i teraz analitycy zaczynają przewidywać rosyjską ofensywę za miesiąc, dwa, a na pewno w lecie, która może przerwać linie ukraińskie. A w dalszym ciągu w Ameryce nie ma decyzji o przywróceniu tej wielkoskalowej pomocy. A Europa pomaga, ale też nie ma amunicji, bo na gospodarkę wojenną nie przeszła, co miała dała, czy co chciała dać, dała. A jeszcze analitycy mówią, że to nieprawda, że Amerykanie nie mają czego Ukrainie dać. W magazynach podobno stoi dowolna ilość dość starego sprzętu, ale działającego, bo Amerykanie o to dbają, i starej amunicji, ile kto chce. Ameryka na to się nie zdobywa, czyli Ameryka naprawdę, nie czekając na to, czy przyjdzie Trump, i w tym sensie to nie Trumpa mamy się obawiać, tylko obawiajmy się tej władzy amerykańskiej, która jest w tej chwili, bo ona realnie przystała na to, żeby Ukrainie przestać pomagać. Po drugie, Ameryka nie wie, jak ma ułożyć swoje relacje z agresywną Rosją, szczególnie, że część analityków, także trzeba uczciwie powiedzieć, wokół Trumpa, nie uważa albo nie uważała do niedawna Rosji za agresywne państwo. W związku z czym nawet część z nich myślała o tym, jak to ułożyć sobie relacje z Rosją, tak żeby Rosja była po stronie Ameryki w konflikcie, rywalizacji z Chinami. Z naszego polskiego punktu widzenia to jest aberracja po prostu. I to, że ci ludzie, którzy czytają książki, mają profesorskie tytuły, wykładają na amerykańskich uczelniach, uczą amerykańskie wojsko, jeśli taki obraz Rosji mieli, a mówię tu u panu, bo ten pan mnie wkurzył już ostatecznie, nazywa się on Elbridge Colby i jest przewidywany, że mógłby być jednym z kandydatów na szefa Departamentu Obrony u Trumpa. On w swojej książce o strategii odpierania czy niedopuszczania, po amerykańsku to jest denial, czyli zaprzeczania, takiego niedopuszczenia do siebie. On pisze dość rozsądnie o Chinach, ale na przykład myśli, że tam będzie wojna, a ja myślę, że Chińczycy są sprytniejsi i poczekają, aż Ameryka sama się będzie osłabiać. Ale o Rosji pisze, to chyba państwu już mówiłem tydzień temu, ale to trzeba powtarzać po prostu, bo to nie jest tak, że przeciwko niemu tam się tłum myślicieli wojennych obruszył,
Tylko to jest jedna z opinii, równie dobra jak każda inna, że Rosja nie jest agresywnym państwem i że nie ma planów wobec Europy agresywnych. I jest tak, że z logiki relacji wynika, że Rosja może być sprzymierzeńcem Ameryki w rywalizacji z Chinami i że to się okaże w najbliższych latach, jak te więzi między Rosją a Chinami. Gość to pisze w 2021 roku, kiedy Putin zbierał armię rosyjską wokół granic Ukrainy. To nie było tak, że tego nie było widać, to wtedy już wywiad amerykański ostrzegał Europę, że coś się święci, że nie są to tylko ćwiczenia ani żarty. A Kolby pisze, że w najbliższych latach, czyli teraz, te relacje między Rosją a Chinami, a z Ameryką będą się umacniać sojuszniczo. No i co zrobiły, co zrobiła Ameryka? Znaczy to, co zwykle. Usłyszałem ostatnio dwie anegdoty o dwóch Brzezińskich, o ojcu i o synu, który jest ambasadorem, i o Zbigniewie Brzezińskim, wielkim mężu polityki amerykańskiej, geopolitycznej. W latach 70. na pytanie, nie powiem kogo, Polaka, Brzeziński odpowiedział: droga do Waszyngtonu idzie przez Berlin. I to samo, może nie w tych samych słowach, powtórzył drugiemu mojemu koledze, teraz syn. I mój kolega zapytał, ambasador Mark Brzeziński to powiedział. Mój kolega pyta, jak to przez Berlin? Ten Berlin teraz, który nie chce pomagać Ukrainie? Mark Brzeziński powiedział, tak, przez ten Berlin, jaki on jest. To znaczy Ameryka nie będzie naciskać na Niemcy, żeby zmieniły politykę wobec Rosji i Ukrainy. I jak Scholz pojechał ostatnio do Waszyngtonu, to Biden tam powiedział, że to Niemcy są liderem Europy, a powinien powiedzieć, że to Ameryka jest opiekunem Europy, gwarantem bezpieczeństwa. Bo Niemcy tym gwarantem bezpieczeństwa nie są, chociaż myślą, że będą, ale nie dlatego, że mają armię, bo jej nie mają, tylko dlatego, że da się namówić Rosję po końcu wojny z Ukrainą na układ, który na niemieckich warunkach, ale się nie da. I układ być może będzie, ale na warunkach rosyjskich. A co więcej, to nie tylko nie jest dla nas dobrze, ale to dla nas nie jest podwójnie dobrze, ponieważ też nie ułożyliśmy sobie relacji z Ukrainą, pomimo tej wielkiej pomocy na początku wojny, przyjęcia kilku milionów emigrantów, imigrantów. Może nie tyle przyjęcia, ile przepuszczenia, opiekowania się nimi, zanim gdzieś pojechali dalej, ale milion, ponad milion u nas ciągle jest. I nic z tym złego, póki co. I to Niemcy kuszą Kijów dość nierealną możliwością dość szybkiego przystąpienia Ukrainy do Unii, pomimo tego, że nie spełnia wielu warunków, ale nie politycznych, bo w sprawach, przepraszam za wyraz, praworządności to właśnie się dialog między Ukrainą a Brukselą nawiązał i zdefiniowano 7 kamieni milowych, z których Ukraina już 2 spełniła. To ja rozumiem, że spełni i resztę, żeby tam wejść, ale są gospodarcze, z którymi będzie bardzo duży problem, ale dla nas główny, czy dla naszego rolnictwa, jest taki, że ukraińskie rolnictwo bardzo ważne dla Ukrainy, aczkolwiek nie wiem, czy ono płaci podatki, bo to są wielkie korporacje zachodnie. To rolnictwo jest nieuczciwie niekonkurencyjne z naszym, ponieważ nie spełnia żadnych standardów europejskich i nie jest kontrolowane.
pytanie, czy Ukraina ma wejść do Unii Europejskiej na tych samych warunkach, ponieważ jest biedna, poszkodowana i niszczona przez Rosję, to czy Bruksela będzie naciskać na to, żeby jej rolnictwo ukraińskie mogło tutaj na tych warunkach jak teraz, czyli takich, bym powiedział, dzikich, czy jak to woli, partyzanckich, przechodziło. Jeszcze bym tylko dwie uwagi. Jedna moja, jedna Parysa, Parysowa. On słusznie zauważa, że jeżeli Rosja nie zatrzymałaby się i poszłaby dalej, zaatakowała jakiś kraj natowski, to będzie duży kłopot dla Niemców, bo wtedy z centralizacji Unii guzik. I to nie jest droga dla nas najlepsza, ale dla Niemców niekorzystna, ponieważ one poza centralizacją Unii nie widzą dla siebie żadnej drogi, która by im zapewniła bezpieczeństwo gospodarcze i polityczne, no bo jak będzie centralizacja, to ta centralizacja będzie, tak jak sfera unijna, strefa euro będzie przynosiła korzyści Niemcom, a reszcie wręcz przeciwnie. Więc niby Niemcy w tej agresywnej postawie też dla siebie widzą, Rosji widzą niebezpieczeństwo, ale jak na razie nie umieją nie tylko mu zapobiec, ale też dużo w tej sprawie nie robią, chociaż podobno są drugie na liście krajów pomagających Ukrainie, tylko jak zauważają analitycy, agencja niemiecka, która tę pomoc liczy, to nie liczy faktycznych dostaw, tylko liczy obietnice. A nikt ci tyle nie obieca, co kanclerz Scholz, chciałoby się powiedzieć, z premierem Tuskiem. I druga uwaga moja. Prezydent Francji Macron zrobił się niesłychanie antyrosyjski, aktywny i tak dalej. Jak szczególnie Marek Budzisz mówi, to dlatego, że on się boi skutków tej ofensywy rosyjskiej. A ja bym powiedział, że on się boi jeszcze dalszej perspektywy, mianowicie tego, czego, co ta ofensywa może przynieść. Bo ona przyniesie jakieś negocjacje, jakiś układ z Ukrainą na warunkach rosyjskich, potem układ Europy z Rosją na warunkach bardziej rosyjskich niż niemieckich, ale jakoś będą starali się dogadać i wyobraźcie sobie Państwo jakikolwiek układ po tej wojnie niemiecko-rosyjskiej. Tam Francji nie będzie po prostu. Europą czy Euroazją będą rządziły Niemcy z Rosją. Więc on się ma czego bać, więc ja bym patrzył w ten sposób na to, co on mówi. Pytanie, czy coś będzie za tym stało, na przykład czy jego jakieś jednostki wojskowe będą trenowały przyjście tutaj, szczególnie do krajów bałtyckich z pomocą. Już w szczegóły nie chcę wchodzić. I na to, a jeszcze śmieszna rzecz. Macron tak poszedł daleko w swojej retoryce, że politykę niemiecką, być może przede wszystkim chodziło o Taurusy, ale nie tylko, nazwał tchórzliwą. Media powiedziały, Macron nazwał Scholza tchórzem. No to drobiazg. I z tym tchórzem właśnie w sobotę spotkał się i z Tuskiem jako Trójkąt Weimarski. To ciekawe, że tam też można takie rzeczy mówić, zupełnie jak u nas. To teraz przejdziemy do Polski. Taką niezauważoną przez media konsekwencją spotkania prezydenta Dudy, premiera Tuska i prezydenta Bidena była zmiana stanowiska premiera Tuska w bardzo ważnej sprawie. Tak jak w sprawie elektrowni atomowej amerykańskiej, czyli tej na Pomorzu w Lubiatowie, Kopalinie, czyli Westinghouse i Bechtel, dwie firmy
amerykańskie. Do tej pory zdanie tego rządu w sprawie dużej elektrowni atomowej było takie: audyty, kontrole, sprawdzania, badania, jeszcze nie wiemy, a może byśmy zmienili miejsce. Na to analitycy normalni i ludzie z naszej strony mówią, to oznacza, że jej nie będzie, bo przeniesienie miejsca ze wszystkimi badaniami, zgodami środowiskowymi 5-10 lat, czyli za późno. Premier Tusk powiedział, no to ciekawe, bo o tym też można by coś zaprognozować, czyli udział premiera Tuska w wyborach prezydenckich. Premier Tusk powiedział coś takiego, jakby nigdy zdania nie zmienił, tylko właśnie kontynuuje to, co mówił 5 minut temu. No oczywiste jest, że będziemy budować elektrownię atomową z Amerykanami, która tam ma zawierać 3 bloki czy 3 reaktory. Na co odezwał się prezydent Duda? Że oczywiście rząd polski, pisowski od dawna mówi o 2 elektrowniach atomowych amerykańskich, co należy rozumieć w ten sposób, że Tusk zostawił, i tego bym wcale nie potępiał, tak prawdę mówiąc, i powiem dlaczego, szczególnie, że mogę to powiedzieć, bo się nie znam na elektrowniach atomowych. Premier Tusk myśli o drugiej elektrowni budowanej przez francuski koncern biznesowo-rządowy EDF, Electricité de France, który doświadczeń ma największe na świecie, bo zbudował we Francji chyba 70 czy więcej reaktorów i nic się tam złego nie dzieje. To są dość stare reaktory, ale działają. Teraz EDF naprawdę zajmuje się modernizacją i remontami tych reaktorów i prawdę mówiąc, roboty ma bardzo dużo, mówiąc grzecznie. I tak nie do końca aktywnie tutaj działa, ale bardzo aktywnie działa lobbying rządowy francuski. Lobbying w pozytywnym sensie. I podobno, tego nie byłem w stanie sprawdzić, Francuzi przedstawili dobrą ofertę finansowania czy pokrycia kosztów tej elektrowni. Kłopot jest taki, że w amerykańskiej Amerykanie tylko zaproponowali chyba 15%. Jest kwestia, jak to uzupełnić i ten sam problem jest w trzeciej, niby koreańskiej, która miała być budowana z firmą państwową PGE i z firmą prywatną Zygmunta Solorza, ale tam Koreańczycy zaproponowali aż prawie połowę finansowania i myślą dalej o kredycie ze strony banków koreańskich. Słucham? O. Przepraszam. Bernard zwraca uwagę, że Ronin mi się przewrócił. Taki jest stan Roninów, panie Bernardzie, w tej chwili. Po prostu, że ledwo wstają. Na tym znaczku jeszcze się da to zrobić. Ale ciągle jest kłopot z tym uzupełnieniem tych kosztów w tej koreańskiej. A dlaczego ja sobie po amatorsku myślę, że to nie byłoby źle, gdyby powstały 3 projekty w 3 różnych inicjatyw biznesowych, w 3 różnych technologiach. A to dlatego, że w tej chwili nie ma żadnej technologii na świecie sprawdzonej w takiej masowej, bym powiedział, produkcji. No, masowa w reaktorach to może oznaczać, nie wiem, 10 na przykład w tej samej. Tak nie ma. A te, co są budowane, to spóźniają się i kosztują tak mniej więcej 2 razy więcej czasu, 2 razy więcej kasy. Jedyne, którą się udało utrzymać w kasie i w czasie, to właśnie była koreańska w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale tam nie ma żadnego prawa atomowego, czyli żadnych standardów, żadnych ograniczeń, żadnych wymogów. Mogli sobie to zbudować na pustyni, jakby jeszcze symbolicznie także. Nie tylko na pustyni realnej, ale na pustyni praw.
na pustyni standardów i tak dalej, ale się wyrobili. Więc my nie wiemy, która z dużych technologii na świecie będzie wiodąca, albo uda się ją teraz na nowo przekształcić w produkcję masową. To jest problem. Więc ponieważ nie wiemy, to może zaryzykować, co jest trudne, trzech różnych technologii tutaj, co by oznaczało, że Polacy będą się uczyli, i to jest ważne, trzech różnych technologii. Może też zbudujemy albo wrócimy do budowy polskiej szkoły atomistyki, którą kiedyś mieliśmy jako jedną z lepszych jej rozwiniętych. To jedziemy dalej. Chciałem opowiedzieć coś śmiesznego. Znaczy, to będzie tragiczne oczywiście, ale można to powiedzieć jako anegdotę, a nawet można by z tego ułożyć komiks w 7 obrazkach i namawiam Państwa, żebyście wyobraźnię uruchomili. To będzie na temat tego rolnictwa europejskiego. Mieliśmy taki ciąg wydarzeń. Pierwszy obrazek. Tusk, premier Polski, ostrzega polskiego komisarza Komisji Europejskiej Janusza Wojciechowskiego, żeby nic nie robił w sprawie negocjacji z Brukselą, bo może popsuć. No, na to musi chyba zareagować i to obrazek drugi, komisarz Wojciechowski, który, jak rozumiem, nie bierze udziału w negocjacjach, to jest obrazek pierwszy, tak na boku, premiera Tuska z van der Leyen, z panią przewodniczącą komisji i tam tego komisarza nie ma, bo gdyby tam on był po stronie komisji, jak rozumiem, no to by nie tylko wszystko wiedział, ale jeszcze byłby sprzymierzeńcem premiera Tuska, a tu najwyraźniej może być szkodnikiem. Na co odpowiada komisarz na obrazku drugim? Właśnie przygotowałem świetną propozycję dla Polski, zmiany Zielonego Ładu. To jest na razie propozycja mojej ekipy, a to znaczy, że ma swój zespół ludzi. Ale od jutra, trochę w cudzysłowie, będzie to propozycja Komisji Europejskiej i niech ten Tusk nie gada takich rzeczy, bo to po pierwsze się nie zdarza w Komisji, w historii Unii Europejskiej, żeby premier jakiegoś kraju pouczał, a nawet wydawał polecenia swojemu komisarzowi, ponieważ tak jest w Komisji Europejskiej, przynajmniej na papierze, że komisarze nie reprezentują swoich krajów i nie podlegają tamtejszej władzy. Reprezentują podobno interes całej Europy, czyli interes pani przewodniczącej van der Leyen. No to rozdanie trzecie, znaczy trzeci obrazek. Następnego dnia Komisja Europejska zawiadamia, że to, co poprzedniego dnia powiedział komisarz Wojciechowski, to był żart. To znaczy jego prywatna opinia, bo stanowisko komisji jest zupełnie inne. Ono po prostu jest takie same, jakie było, ponieważ komisja uważa, że da się zawrzeć kompromis pomiędzy wymogami polityki klimatycznej i Zielonego Ładu, a interesem rolnictwa europejskiego. To znaczy komisja mówi, interes rolników europejskich mamy gdzieś, robimy swoją politykę klimatyczną. Obrazek czwarty. Donald Tusk rozumie, co się stało i rozumie, że też przegrał swój pomysł na zmianę Zielonego Ładu, a o sukcesie miał powiadomić naszych rolników na specjalnym spotkaniu. I Tusk rozumie, że komisja nie zmieniła stanowiska, więc idzie twardo i komisja mówi do premierów rządów, załatwcie sobie ze swoimi rolnikami te protesty jak chcecie, ale polityka klimatyczna ma być realizowana. Co zresztą w międzyczasie się stało, bo komisja w parlamencie przeprowadziła jeszcze jedno przyspieszenie tam wymogów
walki z ociepleniem, co czujemy w swoich portfelach. Nie przejmując się kompletnie tymi protestami rolników. No i to jest jasne wytłumaczenie, dlaczego rolnicy na proteście w Warszawie musieli zostać spałowani. I to ich czeka. Prawdopodobnie taka gra między nieistniejącymi ustępstwami, czyli takimi, które nie mają żadnego znaczenia, a wymogami prowadzenia rolnictwa. I to jest obrazek piąty. Mianowicie to przypomina taką żydowską anegdotę, niezwykle mądrą, o tym, jak jeden Żyd, który miał ogromne problemy ze swoją rodziną, przyszedł do rabina i pyta go, co zrobić, a on mówi, kozę sobie sprowadź. A jak po trzech dniach przyszedł, powiedział, nic nie jest lepiej, to weź sobie tą kozę wyprowadź. I Żyd przyszedł, powiedział, jest dobrze. Otóż rolnicy chyba za tych Żydów robić nie będą, bo co zrobiła komisja? Komisja jako ustępstwo główne powiedziała, że wycofują się z nakazu ugorowania przez rok czy dwa. W każdym razie nawet czasowo ta koza miała zostać do domu rolniczego wprowadzona. I teraz ją wycofują, ale tylko na chwilę. No ale przecież tę kozę to Komisja Europejska to ugorowanie wprowadziła przed chwilą, czy zakaz. Nie, nakaz, przepraszam. Na czym polega problem? Ta koza nie zmienia sytuacji, ponieważ problemem rolników nie jest to ugorowanie, bo to jest taki wymysł już zupełnie ekstremalny komisji. Problemem jest ciągle nieuczciwa konkurencja importu płodów rolnych z Ameryki Południowej, Białorusi, Ukrainy, Rosji. Otóż w tej sprawie komisja niczego nie powiedziała. Więc pewnie będą jakieś dopłaty i nie będzie tego nakazu ugorowania, ale nieuczciwa konkurencja jak była, tak zostanie. I to jest po prostu no, historyjka niebywała. Pytanie jest teraz, czy opinia publiczna europejska to zrozumie, co się stało i nie będzie się dziwić czy protestować przeciwko protestom rolnym, bo one z całą pewnością będą. Polscy rolnicy mówią, dopłaty nas nie interesują, bo nie chodzi o to, że my nie jesteśmy wydajni wystarczająco. Jesteśmy, tylko mamy nieuczciwą konkurencję, którą komisja dopuszcza, a nawet można powiedzieć, że preferuje, czyli wobec swoich komisja mówi, tutaj proszę, jest książka ze standardami, które musicie spełnić, a dla tego rolnictwa ukraińskiego i rosyjskiego i amerykańsko-południowego żadnej kontroli i żadnych standardów. No już nie mówiąc o tym, skąd się bierze to wielkie rolnictwo na przykład w Brazylii z ziemi wycinanej, znaczy uzyskiwanej przez wycięcie dżungli czy puszczy, czy jak to się tam nazywa, tych lasów deszczowych, które podobno są krytyczne dla istnienia tej planety. I tyle. Dlaczego tak komisja? Ona nie wariuje, to nie jest irracjonalne. Tam plan jest prosty. Po prostu zmusić rolników do sprzedaży ziemi, kupią ją wielkie koncerny i w Europie, w Unii założą te same PGR-y, co są w Rosji i na Ukrainie, tyle, że nie państwowe, tylko prywatne, a ci rolnicy, proszę bardzo, mogą pracować jak robotnicy w PGR-ach. I taki jest ten plan, więc to raczej można o tym bardzo wesoło opowiadać. Naprawdę jest dość tragiczne i tragiczne jest to, że Komisja Europejska, nie bacząc na opór społeczny, na to, że to wykańcza nie tylko dobre jedzenie w Europie i zdrowie dzieci oraz dorosłych przecież, jak będziemy jeść
tylko i wyłącznie to jedzenie niekontrolowane, ale jeszcze w ten sposób likwiduje albo marginalizuje jeszcze jedną grupę klasy średniej, taką najbardziej aktywną, bezpośrednio zaangażowaną w robienie biznesu, bo to w tej chwili tak już w rolnictwie jest. To już nie są robotnicy, to nawet nie są już chłopi, to są farmerzy, to są menadżerowie, to są posiadacze własności, to są mali przedsiębiorcy albo średni. A likwidacja klasy średniej, jak rozumiem, służy Komisji Europejskiej, bo to klasa średnia jest ostoją demokracji, stabilności prawa, aktywności w utrzymaniu tej demokracji rynkowej. To znaczy, że tej komisji chodzi o to, żeby doprowadzić do zupełnie czegoś innego, czyli jakichś form autorytaryzmu. I tu mam dla Państwa przepiękny cytat, który pochodzi z jednego mojego wystąpienia w Instytucie Lecha Kaczyńskiego. Ja już nie mam pojęcia, kto to jest ten autor, ale potem zajrzę. Nazywa się Terry Asik. I tekst jest genialny. Wtedy ja go nie do końca rozumiałem, ale zacytowałem. A teraz on po prostu jest banalny. Jedyna władza, jaką posiada rząd, to władza nad przestępcami. To chyba jest jasne, bo jak obywatel przestrzega prawa, to nic mu władza nie może zrobić, a przestępcy może. To był mój kawałeczek. Cytujemy dalej. Ale przestępców nie ma za wielu. Trzeba ich stworzyć. Wystarczy wprowadzić prawa, których nie da się ani przestrzegać, ani egzekwować, ani obiektywnie interpretować, a wtedy stwarza się naród przestępców i można karmić się ich winą. Cytat jest przepiękny i zaczął tak pasować do tego, co tu się dzieje, że można by go gdzieś wywiesić, najlepiej na Pałacu Kultury. Prawie już będziemy kończyć. Mam takie małe jeszcze uwagi. Po pierwsze, bardzo był ciekawy wywiad w internecie z panem generałem Piotrowskim, jednym z tych dwóch, co podali się do dymisji chyba na 2 tygodnie przed wyborami 15 października. I można było domniemywać, że to w wyniku sporu pomiędzy sztabem, którym oni dowodzili, generalnym, a Ministerstwem Obrony Narodowej, pisowskim wtedy. W tym wywiadzie generał Piotrowski, poza tym, że pokazuje niesłychane kwalifikacje intelektualne w sprawach wojska, to też bardzo delikatnie, ale wyraźnie tłumaczy, na czym polega problem, a polega on na tym, że Ministerstwo Obrony Narodowej cywilnej kontroli nad wojskiem chce tym wojskiem rządzić, co nie jest tylko cechą rządów pisowskich, tylko prawdę mówiąc jest od początku tej naszej zmiany ustrojowej w 1989 roku. Jeśli Państwo sobie przypomną, jak prezydent Wałęsa próbował stworzyć system kontroli wojska w systemie prezydenckim, to znaczy pod prezydentem, ale takiego systemu nie mieliśmy, co się zakończyło tak zwanym obiadem drawskim, kiedy generałowie się zbuntowali przeciwko dowództwu mianowanemu przez cywilów. I warto, polecam ten wywiad. Polecam też przeciek. Mianowicie przeciek, który trafił chyba do Onetu i Gazety Wyborczej, dokumentu, który w PiS-ie grupa doradcza PiS-owa przesłała po swoim spotkaniu 5 stycznia kierownictwu PiS-u. I właściwie to dobrze, że ten przeciek się stał, bo pokazuje
na różnice, które w PiSie się ciągle nie utrzymują. Mianowicie PiS poszedł w kampanii wyborczej wyłącznie taktyką pod twardy elektorat, a ta grupa doradcza proponowała od dawna rozszerzenie, taką narrację, taką taktykę, takie obietnice polityczne skierowane no, do większości Polaków, a nie do mniejszości. Jak się twardo idzie, to jak widać, trzeci raz już wygrać nie można. I dobrze, że się to pokazało. Chyba napisała to Dominika Wielowiejska. Następna rzecz. Mamy pierwsze, właściwie nie wiem dlaczego, pierwsze analizy w polityce, czyli u braci Karnowskich. To nazwano pierwszymi jaskółkami resetu. Jeszcze znak zapytania postawiono. Resetu z Rosją. No, że i wymieniono masę konkretnych faktów, które by wskazywały na to, że ten rząd myśli o jakimś resecie, nie tylko z Niemcami, bo znaczy z Niemcami to pełna przyjaźń, czyli podległość, ale i resetu z Rosją. I wskazuje na takie wydarzenia jak właśnie marginalizowania, może likwidację Biełsatu, czyli tego, jak się mówi do, jak Polacy mówią do Białorusinów, radio i wyrzucenie szefowej Agnieszki Romaszewskiej, ale wskazują też na fakt, który jakoś tak słabo chodzi w opinii publicznej. Mianowanie szefem w TVP, telewizji World, czyli telewizji na świat, czyli Polacy mówią do świata, no osoby nieprawdopodobnej. Pana Broniatowskiego, który kilka lat był szefem rosyjskiej agencji informacyjnej. Nie mówiącej po rosyjsku, na przykład i produkowanej w Polsce, ale rosyjskiej, moskiewskiej. No, to właściwie można by zamknąć tę listę na tym, bo ten drobny fakt właściwie pokazuje wszystko. Gdyby nie to, że dla mnie najważniejszym faktem był fakt pierwszy, po którym reszta to już jest po prostu jasne, że tak będzie. A fakt pierwszy to było uznanie prezydenta Putina, który ogólnie rzecz biorąc, cokolwiek za co się zabierze, jest zbrodniarzem wojennym, a może i ludobójcą, ale w jednej sprawie jest niewinny, mianowicie w sprawie katastrofy smoleńskiej. Wszystkie inne wiadomo, to są jego zbrodnie. Tego na pewno nie dokonał, a udowodniła to komisja Millera, która na celu miała stworzyć taki raport, żeby był zgodny z raportem komisji Anodiny, czyli rosyjskiej pani generał. I to się było, udało. Wydaje mi się, że po tym uniewinnieniu Putina to właściwie droga do tego resetu jest otwarta, a jeszcze było tak, że na stanowiska w służbach specjalnych wróciło kilku ludzi, którzy za poprzednich rządów Donalda Tuska utrzymywali przyjazne i nieformalne, a może nawet nielegalne, nie wiem, relacje ze służbami rosyjskimi. A kanarzy nie meldowali tego i nie mieli zgody na to, na tyle spotkań i tak dalej z tymi służbami. I dwie ostatnie rzeczy. Tak sobie myślałem o tej kampanii lewicowej, która sobie przypomniała kwestię aborcji i że tutaj nie PiS jest przeciwnikiem, tylko trzecia droga z marszałkiem Hołowni, że jakby tak pomyśleć nad tym, jak to, co oni proponują się nazywa, a zawsze mam tak, lubię zrobić sobie jedno zdanie, to wyszło mi, że prawem człowieka jest prawo do zabijania człowieka. Tylko takiego malusiego. I ostatnia rzecz, papież, który w wywiadzie
w rozmowie z dziennikarzem powiedział, tak prawdę mówiąc, że Ukraina powinna się poddać. Na co minister Sikorski tak dość rozważnie i skutecznie napisał, że prościej byłoby, żeby Rosja się wycofała z Ukrainy, to wtedy pokój byłby natychmiast, a nawet negocjacje nie byłyby potrzebne. Chcę powiedzieć, że papież robi dużo, żeby przestać być papieżem wszystkich katolików. Nie od strony teologicznej, bo tu wszystko na razie jest w porządku, ale przecież papież pełni dwie role, nie tylko jedną. Nie tylko jest następcą świętego Piotra, ale także, ponieważ jest szefem państwa, maluśkiego, ale zawsze i ważnego, to powinien jako tako, jeśli nawet nie być dobrym politykiem, to bym powiedział, że chociaż dobrym człowiekiem. A dobry, inteligentny człowiek nie mówi takich rzeczy, bo tu się okazuje, że papież po prostu jest po stronie rosyjskiej. Jest 19:54 i udało mi się dzisiaj zmieścić w czasie, za co państwu bardzo dziękuję i przypominam o pogrzebie Ernesta Bryla. Najprawdopodobniej, bo to jest taka pierwsza wiadomość, poniedziałek 25 marca o 13:30 na Dominikańskiej u Dominikanów w Warszawie. Dziękuję bardzo. W drugiej części mamy wykład pana doktora Marka Natusiewicza z Wrocławia. Będzie zdalny na wielkim telewizorze, a dla państwa będzie nie do poznania, gdzie on jest. Na ciekawy temat, bo pan doktor specjalizuje się w analizie polityki węgierskiej od dawna, nie tylko teraz. I tytuł mniej więcej, jaki zaproponował, jest to, co o Węgrzech może nam powiedzieć, a czego nie wiemy, bo nam tego nie dają wiedzieć.